Eden Hazard oficjalnie zakończył karierę. Lekarze FC Barcelony nie wykazali się, puścili na zgrupowanie reprezentacji kontuzjowanego piłkarza. Leo Messi na 2 miesiące być może dołączy do FC Barcelony, a Manchester United za wszelką cenę planuje pozbyć się Jadona Sancho. Siemano, ja jestem Mateusz i dzisiaj witam Was na kanale NGNW. Standardowo fanów piłki nożnej zachęcam do dołączenia do nas, do subskrybowania kanału, a jeżeli macie 18 lat, to przypominam o promocji od Betfan. Przy zakładaniu konta i użyciu kodu NGNW10 otrzymujecie freebet o wartości 10 zł, a oprócz tego możecie zgarnąć bonus 200%. Polega on na tym, że wpłacacie na przykład 150 zł, a możecie zagrać za 450. Szczegóły tej promocji, a także pełny regulamin macie na dole w opisie. Ja Wam życzę miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Zaczynamy od najważniejszej informacji ze świata piłki nożnej dzisiejszego dnia, a mianowicie to Eden Hazard zakończył karierę. Stało się to w wieku zaledwie 32 lat, ale po bardzo ciężkim dla niego okresie, związanym z brakiem formy, często odnawiającą się kontuzją, czy też brakiem kondycji, spowodowaną długą przerwą od gry. Belk nas o tym poinformował za pomocą swoich mediów społecznościowych. Po 16 latach kariery i ponad 700 rozegranych meczach podjąłem decyzję o zakończeniu kariery zawodowego piłkarza. Udało mi się zrealizować swoje marzenie, grać i bawić się na boiskach całej Europy i świata. W trakcie kariery spotkałem wspaniałych ludzi, menadżerów, trenerów, kolegów z drużyny i chciałbym szczególnie podziękować klubom, przez które przeszedłem, Lille, Chelsea i Realowi Madryt. Oczywiście jeszcze raz dziękuję reprezentacji Belgii. Szczególne podziękowania kieruję do mojej rodziny, przyjaciół, doradców i osób, które przy mnie były na dobre i na złe. Na koniec bardzo dziękuję Wam, moim fanom, którzy śledzą mnie przez te wszystkie lata, za wsparcie w każdym z krajów, w których grałem. Teraz czas, aby cieszyć się bliskimi i zdobywać nowe doświadczenia. Do zobaczenia wkrótce, poza boiskiem. To przykra informacja, gdyż na pewno nie zasługiwał na takie pożegnanie się z profesjonalnym futbolem. Gdy w roku 2019 przeprowadzał się do Madrytu, jego celem było zastąpienie Cristiano Ronaldo. Niestety los prezentował mu zupełnie inną przyszłość, niż sobie zaplanował. Niemniej jednak jego spotkania w koszulce Chelsea będziemy pamiętać na bardzo długo. W końcu to on był postrachem każdego obrońcy i każdego bramkarza w Premier League. Reprezentacja Hiszpanii straciła gwiazdę, a FC Barcelona ma delikatny problem. Okazało się, że Lamine Yamal, choć przybył na zgrupowanie reprezentacyjne, to jeszcze szybciej je opuścił, ponieważ nie jest gotowy do gry. Przeprowadzone badania przed pierwszym treningiem kadry wykazały, że 16-latek nie jest gotowy, a głównym powodem jest niewyleczony uraz stawu biodrowego lewej nogi. Młody zawodnik już powrócił do Katalonii, gdzie będzie przechodził dalsze badania i leczenie. Pytanie tylko, dlaczego klubowi lekarze nie poinformowali sztabu medycznego reprezentacji Hiszpanii o jego problemach. Być może albo nawet o nich nie wiedzieli, albo stwierdzili, że to nie jest nic poważnego. Jednak w takim przypadku to naprawdę bardzo źle świadczy o poziomie opieki medycznej w FC Barcelonie. Powrót Leo Messiego do FC Barcelony na 2, być może 3 miesiące, zdaniem hiszpańskich mediów, jest możliwy, a Inter Miami nie widzi w tym problemu. Do końca obecnego sezonu w Stanach Zjednoczonych pozostały już tylko dwa spotkania. 19 i 22 października Inter Miami zmierzy się z Charlotte FC, Karola Świderskiego i Kamila Jóźwiaka. Barcelona przez ten czas między sezonami w USA będzie aktywnie rywalizowała na światowych boiskach, a Leo Messi będzie odpoczywał, tylko że nie jest on jeszcze zbyt zmęczony, ponieważ miał przerwę po zakończeniu sezonu w Paris Saint-Germain, a teraz z powodu kontuzji opuścił kilka spotkań. Faktycznie jest możliwe, że FC Barcelona może się dogadać z Interem Miami na te krótkie, dwu, być może trzymiesięczne wypożyczenie. Jednak obecny trener Argentyńczyka zaprzeczył tym informacjom, twierdząc, że co najwyżej Leo może spędzić tam wakacje, a nie grać dla FC Barcelony. A te słowa trenera potwierdzają także inne media z USA. Przed chwilą mówiliśmy o końcu kariery Edena Hazarda, a w tym momencie już chyba możemy mówić o zakończeniu przygody Jadona Sancho z Manchesterem United. Niestety, ale taka jest prawda. Sancho nie dojeżdża mentalnie do poziomu, jaki należy prezentować w najlepszej lidze świata. Konflikt z trenerem, spóźnianie się na treningi czy brak zaangażowania na zajęciach sprawił, że odsunięto go od pierwszej drużyny Czerwonych Diabłów i postawiono ultimatum. Albo przeprosisz Erika Ten Haga za swoje zachowanie, albo nie grasz. No jak się domyślacie, to tych przeprosin nie było, a Sancho obecnie trenuje, ale z rezerwami. A ostatnio był nawet widziany podczas meczu drużyny U18. Klub najchętniej
chętniej by go po prostu sprzedał, ale problemem w tym momencie nie do przeskoczenia jest jego kolosalne wynagrodzenie, które może udźwignąć jedynie jakiś klub z Bliskiego Wschodu, no być może jakaś drużyna z USA. Te kierunki jednak odpadają, gdyż sam zawodnik nie wyobraża sobie przejścia na emeryturę w wieku zaledwie 23 lat. Możliwą opcją i obecnie chyba najbardziej prawdopodobną jest oczywiście wypożyczenie, które może stać się faktem już w zimowym okienku transferowym. Jednak musimy pamiętać o tym, co nie jest tajemnicą, że nawet w takim przypadku część wynagrodzenia dalej pokrywałby klub z Old Trafford. Na dziś to koniec, dzięki, że ten materiał oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Pamiętajcie o tym, aby do nas dołączyć i subskrybować kanał. Szczegóły promocji od Betfan macie na dole w opisie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!